No to wstajemy. Tak zimno. Szwecja jest strasznie malowniczym miejscem. To jest najładniejszy uniwerek, jaki widziałam w życiu. Klasyczne szwedzkie zabudowania. I wieża księżniczki. Dobra, tak naprawdę nie. Podobno jest to budynek jakiegoś bractwa studenckiego. Katakumby katedry w Lund. Przerwę w podróży, mamy tak naprawdę pecha, bo znaleźliśmy ulubiony sklep. To znaczy... Tiger. Wszystko, chcę wszystko. Z ananasa. O. Yeah. 10 na 15, ale jest uroczy. Weźmy sobie świeczkę. Ogród botaniczny, który u nas nazwalibyśmy po prostu parkiem. Śliczne ogródki. Mały, biały, szwedzki domek. Droga dla koni. I szwedzkie koty. Szwedzkie koty są tak samo miziaste jak wszystkie inne koty na świecie. Co nie? No dobra, pora do domu. A wieczorem plaża. I robienie z siebie głupka. Wstajemy. To wygląda jak krem do rąk. I możemy wracać do domu. Kajuty na promie z Ysztad do Świnoujścia są naprawdę ładne. Sami zobaczcie. No i podłoga w łazience jest podgrzewana. Potwierdzam, mokro. Cześć, z tej strony Sid. To tak jak na wypadek, gdybyście wiedzieli, na czyim kanale jesteście, nie? Z pół do 12 my już siedzimy na promie. Znaczy, jak widzicie, ja już się szykuję do spania, bo trochę padam na pysk, ale w rzeczywistości posiedzę się przed książką. Czytam właśnie Dziewczynę ze śniegiem we włosach. Podobno bardzo dobre. Jeśli nie, to będę miała kilku booktuberów, którym będę mogła nakopać do tyłka, że mnie okłamali. Zobaczymy. Mamy teraz przed sobą jeszcze 8-godzinną trasę. Bo przepłynięcie promem z Ystad do Świnoujścia zajmuje 9 godzin. Teraz już jest 23.30, także od godziny już płyniemy. Także gdzieś, no w teorii koło 8 powinniśmy być w Świnoujściu. A póki co mam nadzieję, że podobały Wam się ujęcia z samej Szwecji. Jasne, nie ma tego dużo, za co niestety muszę Was przeprosić, ale nie do końca jeszcze wiem, jak się to robi, w sensie co mogłoby Was zainteresować, także koniecznie piszcie w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało, albo czego chcielibyście widzieć więcej.
ponieważ przy kolejnych podróżach postaram się brać gdzieś tam ze sobą sprzęt i nagrywać dla Was takie krótkie vlogi, może nie do końca podróżnicze, bo nie do końca umiem robić vlogi podróżnicze i nie o tym jest ten kanał, ale coś tam postaram się dla Was fajnego złapać. No dobra, a teraz wracamy do naszej podróży. Dobranoc. Buja. I to bardzo. Bardzo. No nic. Spróbuję zasnąć. Kierowcy wszystkich pojazdów proszeni są o uruchamianie silników wyłącznie na polecenie członków załogi. Źle mnie poinformowano. Prom z Ysztad do Świnoujścia nie płynie 9 godzin. To wyjaśnia, dlaczego dotarliśmy o 7. Piękne polskie drogi. Przerwa na śniadanie i dalej w drogę. Przerwa na tankowanie. I na wyciągnięcie skittlesów z plecaka. Bo trzeba się odżywiać zdrowo czy coś. No i jedziemy dalej. Tutaj proszę, zdrowe odżywianie. Gdzie to jest? To. Czemu jest tak daleko? A tu głośniczek i powerbank. I psia radość. Podsumowanie, tyle co weszłam do domu, powiem szczerze, że padam na pysk. No już tak naprawdę całą drogę spędziłam w samochodzie i nie powinno być tak źle, w sensie nie powinnam się aż tak zmęczona. Ale jestem zmęczona strasznie. Podsumowując, nie wzięłam swojego statywu, ponieważ zdążyłam go popsuć tuż przed wyjazdem. I przyznam szczerze, że całe szczęście, bo raczej by się nie przydał. Znaczy, przydałby się może do jakichś 2 timelapsów, ale zajmowałby tyle miejsca w plecaku, że nie wiem, jakiego wypchnęłabym w drodze powrotnej. W sensie, gdzie, bo do plecaka by się absolutnie nie zmieścił, a nie chciałabym go sobą targać gdzieś tam pod pachą. Co odnośnie Szwecji? Szwecja jest niezwykle ładna, naprawdę niezwykle urokliwe miejsce. Jeżeli widzieliście jakiekolwiek widoczki ze Szwecji, w sensie pocztówki ze Szwecji, z takimi różnymi widoczkami, pięknymi polami i tak dalej, to tak wygląda praktycznie wszędzie. Oprócz oczywiście centrum, gdzie jest trochę bardziej gęste zabudowanie i więcej ludzi. Ale ogólnie Szwecja na pewno jest bardzo ładna, chociaż ciężko mi to ocenić na podstawie jednego czy 2 miast. 2 i pokazuję 3, nie? Ciężko jest takie ocenić, będąc w jednym czy w dwóch różnych miastach w jednym kraju, bo to tak jakby oceniać, nie wiem, Polskę na podstawie Poznania i nie wiem, Łodzi. Albo jak ma się mniej szczęścia, to na przykład na podstawie Radomia i Sosnowca. Ciężko oceniać, będąc w jakimś kraju przez 2-3 dni. Jedna rzecz, którą wiem na pewno, to że te rejony Szwecji, czyli okolice Malmo i Lund, to absolutnie nie jest miejsce dla mnie do mieszkania czy do dłuższej wakacji, bo jest zbyt wiecznie i dla mnie jest po prostu zbyt zimno. No nie będę ukrywać, że pogoda jest piękna, słońce grzeje, jest świetnie. Ale zimny wiatr sprawia, że mi było jednocześnie cholernie zimno i cholernie gorąco. I dla mnie to jest pogoda, która jest świetna, żeby się pochorować. Ale jeśli ktoś ma okazję pojechać do Szwecji, to na pewno mu się spodoba. Szczególnie jeśli lubi takie sielankowe widoki. Coś w rodzaju naszej polskiej wsi, tylko tej takiej bardziej sielankowej.
bardziej z lektur szkolnych niż z rzeczywistości. To taka jest na pewno Szwecja, przynajmniej w niektórych rejonach i na pewno warto zobaczyć. Ja biorę się za, chciałam powiedzieć, za rozpakowywanie się, ale w rzeczywistości to, co zamierzam właśnie zrobić, to wykąpać się, bo jak widzicie, jestem w stanie totalnej rozsypki, a następnie po prostu zalec i w łóżku i pójść spać, bo jestem zmęczona jak jasna cholera, co wspominam. Postaram się wam jak najszybciej ten film zmontować, o czym i tak nie będziecie wiedzieć, kiedy będziecie go oglądać, no bo już będzie zmontowany. Ale w najbliższych dniach postaram się wam zmontować ten film, w sensie film z podróży. I też od razu zrobić jakiś krótki tutorial, mam nadzieję, że się wyrobię, bo zajmuje to naprawdę sporo czasu. Nawet jeśli to są bardzo krótkie tutoriale, to jednak trochę to zajmuje. My widzimy się, mam nadzieję, że już w poniedziałek, znaczy zrobię wszystko, żeby to było już w poniedziałek. Koniecznie dawajcie znać, co wam się z tego vloga podobało, jeśli już coś wam się podobało. Mam nadzieję, że wam się podobało. Czego chcielibyście więcej? Ponieważ tak jak mówiłam, postaram się gdzieś tam zabierać tą kamerę ze sobą w trasy, ale niestety nie mam jeszcze doświadczenia w vlogach podróżniczych. Boże, jak to górnolotnie brzmi. Nie mam jeszcze doświadczenia w robieniu vlogów tego typu, czyli vlogów z podróży i jeszcze trochę przede mną. Także koniecznie piszcie, czego chcielibyście więcej. No i wpadajcie na naszego Facebooka, bo tam jest zawsze wesoło. Do zobaczenia. Cześć. Nie, to serio. Wracam, bo zapomniałam powiedzieć o tych wszystkich rzeczach, o których robiłam wam filmik przed wyjazdem i które wzięłam ze sobą. Wspomniałam o tym, że nie wzięłam statywu, bo się popsuł tuż przed wyjazdem i że to nie było wcale takie złe. Co do innych rzeczy. Mogliście widzieć na filmie zarówno ten mały głośniczek, jak i powerbank. Głośnik wytrzymał 3 godziny, potem padł, więc podłączyłam go po prostu do powerbanka, w sensie do tej ładowarki z powerbankiem i śmigał was kolejne 3. Nie wiem, jak długo by dalej wytrzymał na pełnej baterii w powerbanku, bo wróciliśmy do domu. Także bardzo polecam, bardzo fajny zestaw. W samochodzie bardzo fajnie się sprawdza, na promie nawet nie było okazji, bo w zasadzie od razu padliśmy spać. Także tam nie sprawdzałam, ale myślę, że byłoby jeszcze lepiej, bo nie byłoby tego całego hałasu z samochodu. Co jeszcze? Jeśli chodzi o selfie stick, wyciągnęłam go 2 razy, potem wrzuciłam do plecaka. W zasadzie tylko mi zawadzał. Co do lustrzanki, owszem, wyciągnęłam ją. Ale przyznaję, że tylko na chwilę, zrobiłam kilka zdjęć i wrzuciłam ją z powrotem do plecaka i tak przez te 3 dni, powiedzmy, że wyciągnęłam ją z 5 razy na chwilę. Także miałam rację, że raczej się nie przyda. Mnie, znaczy osobiście, bo wiadomo, że to jest bardzo subiektywna rzecz, czy komu się przydaje lustrzanka w trasie, czy nie. No mnie się nie przydaje. No i faktycznie zabierała strasznie dużo miejsca w plecaku i trzeba było zostać w domu. No, ale trudno. Słuchawki z mikrofonem, które możecie znać z filmów, akurat chwilowo ich nie mam, bo gdzieś tam są na dnie plecaka. Przydały się, ale nie po to, żeby nagrywać, tylko po to, żeby osłonić uszy przed wiatrem. No. I tyle. Do zobaczenia. Brakuje tylko jeszcze takiego stawu z pomostem. Takie, żeby tam sobie stanąć na pomoście i tam łapać kaczki. Wyrzucać im chlebek.